Cześć, tu Grasiu. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. Dzisiaj będę kontynuował odpowiadanie na pytania z komentarzy. I najpierw tylko krótkie takie wyjaśnienie co do jakości moich filmików. Ja je nagrywam w wolnym czasie, żeby podzielić się tym, jak tu jest, może kogoś namówić, żeby tutaj przyjechał. A nie robię hollywoodzkiej produkcji. Więc jak ktoś ma ochotę na coś efektownego, to proponuję ściągnąć jakiś film. Znaczy, ja zdaję sobie sprawę, że miejscami te filmiki bywają suche. I jeżeli kogoś interesuje, dlaczego tak się dzieje, to proponuję spróbować mówić przez 10 minut do małego plastikowego pudełka. I jakby z tej drugiej osoby, bez jakiejś responsywności, raportu, ciężko o emocjonalny przekaz. Dlatego dzisiaj, żeby było trochę ciekawiej, będę jadł owoca. To jest dragon fruit. Nawet nie znam polskiej nazwy, ale bardzo fajny, taki do przekąszenia. Dobra, jedziemy. Pytanie od łobuza. Ile tu jestem? Około 1,5 miesiąca vloga zacząłem nagrywać, niecały miesiąc po pobycie tu. Czy tajki są tak piękne, jak mówią? To zależy od gustu. W przypadku mojego kumpla, to on jak tu przyjechał, to stwierdził, że więcej nie dotknie białej kobiety, bo tajki są tak... stół się trzęsie. Tajki są tak wspaniałe, pachnące, w ogóle troskliwe i takie słodkie, że on tu zostaje do końca życia. Dla mnie z kolei one w ogóle mnie nie kręcą, bo to prawda, zgadzam się, że są one niesamowicie słodkie, ale słodkie tak jak może być nastoletnia siostrzenica, bo one tutaj w wieku 22 lat potrafią właśnie mieć 1,50 m wzrostu, ważyć 35 kg i to już mi tak zostanie do końca życia, albo przynajmniej do menopauzy. Tak biegają, uśmiechają się, mentalność mają właśnie 16-17-latki, takiej słodkiej i grzecznej. No i mnie też uważam za słodkie, ale nie kręcą. Więc to kwestia gustu. No i jak wszędzie, można trafić i super atrakcyjne kobiety, i brzydkie. Ja mówię o pewnej przeciętnej. Jak zawsze jest krzywa Gaussa. Kiedy zamierzam wrócić do gry? Do takiego grindu online to nie wiem. Bo szczerze powiedziawszy, odłożyłem sobie pieniądze na kilka lat życia i nie ciągnie mnie. Ale do gier MTT pewnie niedługo, bo mówię o grach na żywo, bo takie turnieje to jest według mnie bardzo fajny sposób spędzania czasu. Czy to takie małe, lokalne, żeby spotkać się ze znajomymi, czy jakieś większe, jak EPT czy WSOP, bo to jest świetny sposób dla jakiejś rywalizacji i emocji. Jak zareagowała rodzina, rodzice, kiedy powiedziałeś, że wyjeżdżasz? To jest akurat zabawna sprawa, bo zareagowali delikatniej niż się spodziewałem. Ja do nich przyszedłem na obiad, mówiłem się z nimi, że przyjdę do nich, bo mam jakąś ważną informację. Strasznie się ten stół trzęsie. No i powiedziałem, że mam mi coś istotnego do powiedzenia. Więc pierwsza reakcja, oczywiście masz dziecko, zaręczyłeś się coś tam. Mówię, nie, wyjeżdżam do Tajlandii. O. Ich reakcja była taka, że... Aha, i dalej jedliśmy obiad. Mały przerywnik. O. Tak wygląda zdjęta skórka z dragon fruta. A tak dragon fruit obrany. To jest biały, z takimi małymi czarnymi pestkami. Nikt tu nie ma dużej pestki w środku, więc to całe się zjada. Smakuje coś jak między truskawką, ananasem a arbuzem. Bardzo dobre. No. No i moi rodzice zareagowali, był zupełnie na luzie. Po chwili się matka zorientowała. A to pół roku cię nie zobaczę. A to smutno. Ktoś tam rzucił, że mnie nie będzie na święta. Nawet słyszałem, że czy Gwiazdkę, czy Wielkanoc, to usłyszałem, że to przecież tylko data w kalendarzu, ale jednak szkoda, że tyle mnie nie zobaczą. I chciałbym powiedzieć, że moi rodzice mieli tak zawsze. Są zresztą bardzo otwartymi, bardzo inteligentnymi, świetnymi ludźmi, których tutaj przy okazji pozdrawiam. Ale mi się wydaje, że to i skończyli obydwoje Politechnikę Gdańską, tak jak ja.
też mały input. Ale myślę, że ja ich po prostu przyzwyczaiłem. Tym poker, na przykład tym graniem z pokera też, mimo właśnie takiego zaplecza technicznego, matematycznego, mieli z tym pewien problem przez dość długi czas. Ale jak zobaczyli, że mimo już uciekłem z systemu i z Matrixa i nie żyję standardowo, a jestem szczęśliwy, podróżuję po świecie, to zaakceptowali i to już po prostu było kolejne powtórzenie tego niestandardowego sposobu bycia. Dobry lagun chodzi. Niewygodne pytania pyta, czy w mieścinach, takich jak ja przebywam, mniejszych, też jest dużo shimeili, czyli po prostu ladyboyów. I ja tutaj jakiegoś rozpoznaję raz na 2-3 dni. Pewnie jeszcze nie wszystkich się nauczyłem dostrzegać, ale to po pewnym czasie zaczyna być łatwe. I no, wydaje się, że na jedną kobietę przypada, znaczy na paręset kobiet przypada jeden taki ladyboy, czyli po prostu transwestyta male to female. I tak jak ostatnio mówiłem o tym, czy dużo tu jest świrów, to po pewnym czasie przestaje się na to zwracać uwagę, bo wszyscy to traktują normalnie. To jest tak, jakby ktoś jest blondynem, ktoś jest brunetem. Ilu się spotyka blondynów, ilu brunetów. Bardzo rzadko jest ktoś, nie wiem, o niebieskich włosach, ale jest trochę inne, trochę ciekawe. Sam tych niebieskich włosów nie chcę, ewidentnie, ale nie jest to nic takiego strasznego. Dragon Food jest częściowo zjedzony. Mówię, te pestki, nie wiem, czy ciemno, czy będzie widać. Bardzo fajny owoc. Pytania od Artura. Witam, mam pytanie odnośnie kosztów. 40 zł w Polsce za hotel to prawie darmo. A ile to dla mieszkańca Tajlandii? O kosztach już mówiłem ostatnio sporo. W skrócie to można to robić tak, że przemnożyć kwotę razy 2, razy 3 i wtedy poczujemy, ile taka kwota stanowi dla Taja czy Tajki. Czyli taki hotel za 40 zł to by było tak jak taki hotel w Polsce mniej więcej za 100, czyli przestaje to być pół darmo, ale no dalej nie jest to specjalnie drogo za elegancki hotel z basenem i ogrodem botanicznym. Jak wygląda życie młodych ludzi w Tajlandii? Czy jest tu dużo sal treningowych Muay Thai, czy są tam kasyna? A życie młodych ludzi wygląda bardzo podobnie jak w Polsce, czy generalnie na zachodzie. Chodzą do szkoły, uczą się, poznają znajomych, mają jakieś hobby. Przy czym jedna różnica jest taka, że to wszystko jest przesunięte o parę lat później. Oni na początku mają szkoły jednopłciowe i z płcią przeciwną stykają się wcześniej, ale także przebywają z nią większość dnia. To się zaczyna dopiero w wieku 18-19 lat, jak się idzie na uniwersytet, a czasami jeszcze później, jak są to jakieś uniwersytety też częściowo rozdzielne. I przez to tutaj dużo silniejsze są więzi rodzinne i taka więź młodych ludzi z rodzicami, z jakimiś dziadkami, z sąsiadami, bo żyje się w takim, nawet w miastach, w takim trochę bardziej kojarzącym nam się jako wiejski stylu, gdzie przez to, że to wszystko jest przesunięte o te parę lat, te kontakty seksualne, tutaj nie wolno sprzedawać alkoholu ludziom do 20 roku życia i raczej się tego przestrzega, żeby nie pili do 20 roku życia, nie tak jak u nas, więc oni mają dużo czasu na zbudowanie takiej rodzinnej postawy i są, mi się wydaje, przez to dużo bardziej szczęśliwsi i to działa, taki brak
brak oderwania od rodziny, jak się czasem obserwuje na zachodzie. Słońce się trochę przesunęło, wszedł cień na mnie, widzę po kamerce. Jestem ciekaw, czy w ogóle będzie widać coś. A jak mówiłem, to nie robię. No, czy dużo sal treningowych Muay Thai? Ja osobiście nie trenuję, no ale tutaj jest sport narodowy, nawet mam w nazwie Thai. I podejrzewam, że jest ich pełno. Są ludzie, którzy przylatują do Tajlandii trenować Muay Thai specjalnie, czy Mixed Martial Arts. Chińczy jest jedna w ogóle taka wyspa, gdzie się jest pełno po prostu miejsc treningowych. Więc na pewno jest ich dużo. A są tam kasyna. Kasyn nie ma. Dlaczego? No bo Tajowie uwielbiają hazard. Lubią grać dużo, grać na maksa, więc hazard jest zabroniony, kasyna są nielegalne. To nie zmienia faktu, że na każdej ulicy, w każdym nawet małym miasteczku bardzo łatwo spotkać kogoś, kto chodzi i z takiej walizeczki rozkładanej, drewnianej sprzedaje bilety na loterię, jakieś zdrabki, czy takie jakieś odpowiedniki lotto. Swoją drogą jest to popularna praca wśród niewidomych. Nie wiem dlaczego do końca. Może po prostu jakoś nauczyli się ją wykonywać. Albo stała się modna. Więc niestety sytuacja jest podobna jak u nas. Dużo szarej strefy, loterie i jakieś substytuty. Gdzieś to istnieje schowane, a oficjalnie jest nielegalne, żeby Tajowie nie przewalali wszystkiego w kasynie. Ostatnie pytanie na dzisiaj. Odpowiedziałbyś trochę o mentalności Polek i Tajek. To właściwie wychodzi, że poprzednie było ostatnie, bo opowiedziałbym i opowiem, ale w pewnym kolejnym odcinku, bo to jest bardzo długi temat i w ogóle już wcześniej miałem taki plan, żeby zrobić jeden filmik o właśnie relacjach damsko-męskich tutaj, o tym jak zachowują się kobiety, o tym jak to wygląda feminizm, a właściwie jego brak, a mimo tego kobiety mają się tu świetnie, a nawet premierem Tajlandii jest kobieta. A jak mówię, to już na następny raz. Nawet owocka nie zjadłem do końca. Do końca po filmiku. Trzymajcie się, zadawajcie pytania, przyjeżdżajcie do Tajlandii. Jak ktoś by chciał, to może się do mnie odezwać, żebym tu w czymś pomógł. Do następnego.